Cześć tu Oluś, i tatoś, i T-Racer Sianko wleciała właśnie do sklepu. Wiesz, która seria już? Tak, piąta. Piąta. I nazywa się Color Rush. Color Rush. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że trafimy wszystkie 8 modeli, a przede wszystkim trafimy tego ultra rzadkiego, który zwie się Tagmaleon, czyli taki ala kameleon. Zobacz, czy on tu jest. I co najlepsze, on podobnie zmienia kolor. O, i to sprawdzimy, na pewno przeprowadzimy doświadczenie, zobaczymy, czy na pewno zmienia. A teraz Wam szybko przypomnimy, jakie były ultra rzadkie w poprzednich seriach i zobaczymy. Łapka w górę. Subskrypcja. Tak jest, dobra. Łapka. Dzwoneczek. I komentarz. Te i były ultra rzadkie. Te były cztery. Właśnie, mój drogi prowadzący. Zobaczymy, czy pamiętasz, czy jak się nazywają. Zobaczmy pierwszego, ja go puszczam, a pokazuję widzom. To była pierwsza seria i on zwał się... Racer X. Racer X niestety ma kontuzję, ułamało mu się kółko, ale cały czas. To jest pierwsza seria. Druga seria był... Doktor oto Glow. Nie, Doktor Glow nie był, druga seria. Druga seria to... Gold Kraken. Gold Kraken, pięknie pamięta, prezentował się tak. Trzecia seria... Tego nie pamiętam. Ice Flame. Tak bardzo mnie się podobał, bo było połączenie niby lodu i ognia i takie przezroczyste elementy i taki żelowy kask naprawdę był fajny. Na koniec zobaczymy piątego i Wy zdecydujecie, napiszecie w komentarzu, który według Was jest najfajniejszy i ostatni. Color czwartej... Flash. Nie. Pomyliło mi się z zasami. Doktor Flash. Glow. I on co robił? Świecił, prawda? Świecił w ciemności. Te elementy świeciły w ciemności, a ten będzie podobnie zmieniał kolory zaraz. I tylko koła tu świeciły. I koła też świeciły, wszystkie te zielone elementy. Na koniec wybierzemy, my wybierzemy i Wy wybierzecie, który z tych wszystkich ultra rzadkich, oczywiście jak trafimy. Mam nadzieję, że trafimy, zawsze nam się udawało i mam nadzieję, że teraz też się uda. A Ty jak myślisz? Bo... Tak. Widzowie, ale... zobaczcie. No pokaż co. Pojawiła się tu subskrypcja. O. Kliknijcie, szybko. Kliknijcie subskrypcję. O, ja cię, ale gacie, dobre. Trzy, dwa, trzy. Jak nie subskrybowałeś naszego kanału, to subskrybnij. Bardzo fajny pomysł, Olusiu, brawo ty. No to jadę z koksikiem, rozrywajem czy no, otwierałem normalnie? Ja, patrz. Dobra. Pokaż, bo ty zawsze wiesz, gdzie są foliki. A tu są. A, bo to można nie zniszczyć i korzystać sobie z nich jako garaże. Bo tu mają taką do wciśnięcia, widzisz? Tutaj jest do wciśnięcia. Wciskasz i tędy otwierasz. O, tu wciskasz i otwierasz. I to będzie jako garaż. No dobra, nie będę otwierał. Ale nie od dołu, ciucimko. Nie ciągnijcie w dół, tylko tu w górę. Ja tylko pokażę, tak? I wtedy otwieracie i macie taki jakby drzwi zamykane. Ok? Kumasz? Okej. Okay. Dobra. Znowu zacząłem mówić dobra, nie mówimy dobra. Piszcie też w komentarzach, gdzie już widzieliście, bo już od tego piątku pojawiły się w sklepach, w Żabkach i innych tego. Mamy pierwszy, co i jest ultra rzadki. Co to jest? Mam ultra rzadki. Nie wiem, co to jest. Która część auta? Zobaczymy. Kolejna. Ale żeś trafił. I tu mamy koła. I T-Racersa. Ja cię, to na końcu go złożymy. Tu jest z innych, zwykły. Kokpit. Ale nie, to na razie ultra rzadkie odkładajmy na bok. No, ale figurka jest tu. Nie, figurka jest tu. Tu nie ma figurki. Tu mamy tylko... Figurkę już trafiliśmy. Tak, figurkę już trafiliśmy. Chyba to jest figurka. Tak, figurkę już trafiliśmy i koła z ultra rzadkiego i trafiliśmy... Nie wiem co to jest. To jest chyba środek albo coś, ale zobaczymy później. Czekaj, pokaż tu. Nie ma, bo tu nie ma napisane. A ty jak masz napisane kokpit, to nie... A tak, środek, a tu nie ma. Ta Gamelon Ultra Rzad 63, to też pewnie kokpit. Fajny. Zielony. I zobacz tył. A my będziemy otwierać następny. Poczekaj. A, i właśnie, ważną rzecz. Poczekaj, Olusiu. Bo teraz nie pamiętam, jak było wcześniej. Teraz są dwie drużyny. Jedna drużyna nazywa się... Nie dwie, poczekaj. Cztery drużyny. Nie, dwie drużyny. Poczekaj. Raz, dwa, trzy.
Nie, czyli są trzy drużyny. Jest drużyna Fight Forces. Nie, tak, trzy. Speed Squad i Rebel Racer. Są trzy drużyny i do trzech drużyn. W jednej drużynie są trzy pojazdy. Moim zdaniem w T-Racerach powinno zostać dodane, bo to by było fajne. Co by było fajne? Właśnie powiedz. Pokaż. Zobaczcie, żeby były otwierane takie drzwiczki na przykład. A, że w kokpicie, żeby były drzwiczki, żeby można było wsiąść tak normalnie. Tak, Olusiu? Dobra, jedziemy. Mamy tutaj pokazane co i jak standardowo, jakie są postacie i jakie tyły, ale na razie mamy tu dwie paczki do ultra rzadkiego. Poczekajcie, ktoś dzwoni, musimy na chwilę zatrzymać, zaraz wracam. Takie przeszkadzacze. Jestem z powrotem, niestety coś trzeba było podpisać, ale nieważne, mniejsza z tym, szkoda, że nam przeszkodzi. Ja już jedną paczkę otworzyłeś, ale potem już otwierałeś, nas wysypujemy. O, jest kolejny, mamy już trzecią część. Nie gadaj. No nie. Ja cię, ale gacie, mamy dwie figurki chyba. No. Jest! Ale to tak, mamy dwie figurki, to nie trafi nam się wszystko. Ale nie szkodzi, ale mamy jej dwie ultra rzadkie, najrzadsze. No. Musimy opędzlować. Albo zorganizować jakiś konkurs. Piona, no przybierz ze mną pionę, bo ja się cieszę. Dobra, otwórzmy jedno. Bo... Nie, to otwieramy później, już mamy chyba, jeżeli dobrze patrzymy, dwie postacie, elo, 3, 2, 0. Dobra, otwieraj, co tu masz? Będziemy montować po kolei. Na razie jeszcze nie udało nam się, bo cały czas trafiają się części do ultra rzadkiego. To tu masz kokpit kolejny. Jadę. Ogólnie jest 500 możliwości kombinacji składania tych pojazdów, więc oprócz takich, jaki jest w oryginale, możemy składać i łączyć oddzielnie. Tu jest numer 59, a tu był numer 67. Nasz pierwszy przód. Zobaczymy, do czego dołączymy, do czego będzie pasował. I pierwszy przód. Uuu, czaderski. Ale czadziur, zobaczcie. Nieźle to wygląda. No trochę do tego mi tu nie pasuje. Dorzucimy na niego. Czyli mamy... Czekaj, 59. To na tył da. Okej. Okay. Mamy... Mamy 59 przód i 67 tył. Trafiłem do tego. A, do tego trafiłeś? Idealnie. Dobra. Mamy już cały, brakuje nam kół. Bo tu się trafiły nam koła z ultra rzadkiego, to później otworzymy i go połączymy. Na razie my otworzyliśmy dwie paczki i nie udało nam się, bo nie odpakowaliśmy tych dwóch z trzech saszetek, skompletować cały pojazd. Więc jedziemy dalej. Tu jest ta otwarta, co ja otwierałem, ci pokazywałem, jak się powinno otwierać. Olusiu, Ponciusiu. Jadę. Nie! Trzecia figurka. Nie, no to są jakieś chyba jaja. Albo nie, może to nie są ultra rzadkie figurki. W sumie nie. One tylko są wszystkie w takim samym kolorze. A, to tyle, bo tu by było ten zielony napis. Czyli na razie mamy tylko jedną część. Poczekaj, to tam odkładam. Oh my goodness. To teraz znowu stawimy, chodź, na 3-4 się klepniemy w głowę. Uwaga, poczekaj. Na 3, poczekaj, na 3-4. I wstawiłem to, że jak się klepią wszyscy. Ja cię, ale gacie. Nie szkodzi. O, ja tu mam do tego, dobra. I ja będę mówił wam postacie. Mamy jakiegoś kowboja. Kowboj już chyba był. Kowboj był i kowboj... Ściągniesz tamto kółeczko. Kowboj ma na imię White Right. White Right. I jest... W której sekcji jest? A, Team Rebel Racers. Ale Olek, co ty robisz? Przesuwasz kamerę, no synuś. Kotku, uważaj, kochanie, tak? Dobra, Oluś, dawaj ruchy, kluchy, czyli mamy White Ride'a i mamy też, jakie ma fajne śmigiełko, zobaczcie, i ten kolega się nazywa Crazy Trick i też jest Rebel Racers ekipy, czyli są dwóch z jednej ekipy, montujemy tego do tego, a ty, Olusiu, przymontuj koła. No, jak nie możesz wytrzymać, to otwieraj. Co to odkładamy? Jedno jeszcze z ultra rzadkiego. Tu mamy kolejne fajne koła. Zobaczcie, takie koła w tym oto zestawiku.
I mamy kolejną postać. Fajnie rusza się. Olusiu, idź może noska wysmarkać, bo widzę, że tam ciężko ci się oddycha. A ja tu pokażę. Ten się oto, moi mili, nazywa. On jest z grupy Fight Force i nazywa się Jungle Kid, czyli chłopak z dżungli. Ja otwieram dalej. Tu mam kokpit. Nie, to nie jest kokpit. To jest tył, front, a kokpit jest tył. Otwieraj kokpit, Olusiu. Okej. No tu masz, a nie, tu masz. Nie, tu masz. Tu masz. Nie, coś, coś jest tam. Dobrze. I ja mam kokpit, ty masz przód. Ja mam kokpit taki, z numerem 2. Siebie, będzie, numer 2. Pokaż. Ładny, ładny i pasuje nam przód, tylko nie wiem, czy tył jest od tego. Tył to jest chyba tu. Zobacz, bo tak ładnie pasuje. Mamy cały pojazd. Cały pojazdik mamy, ja cię, ale gacie. Jak nie mamy? I kurde mamy. Poczekaj, zobaczymy, czy on jest z dwójką. On 67. Z dwójką, wiesz kto jest? Z dwójką jest Crazy Tricks. Czyli ten jest z dwójeczką. On tu zasiada i ma pomarańczowe ten. A koła jakie mają? Poczekaj, czekaj, zobaczymy. No nieważne, koła to można domontować. Czyli mamy pierwszą dwójeczkę. Prezentuje się naprawdę ładnie. Cały pojazdzik z jednej paki. Dobra, ja otwieram. I otwieraj następną rzecz. A nie, to jest kolejna paczka. Kolejna paczka, bo cały czas nam brakuje jednej części, ponieważ tutaj mamy ultra rzadkiego. Olusiu, otwieraj. I teraz ty proszę cię, żebyś złożył pojeździk, dobra? Prezent. O ja, poczekaj, prezent, prezent, prezent. 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 To jest kokpit? Nie, to nie jest kokpit, to jest tył. Prezent. Comfy Blast. Pewnie wypluwa z siebie jakieś tajemnice, bo nie wiem, czy pamiętacie, każdy z tych pojazdów ma tajemnicze moce, którymi likwiduje przeciwników. Mamy taką oto postać. To już czwarta i on zwie się, ale będą jajka jak nie trafimy. Czujesz, ale było źle. I on zwie się, moi mili, on zwie się Speed Spikes. I on jest z ekipy Fight Forces. Zobaczcie. Co? O, kaczuszka. Zobacz, jaka fajna kaczuszka jest przed. To chyba do tego pasuje. No nie wiem, czy to do tego. Nie, kaczuszka. It's for power. Ciężko, bo one nie są razem pokazane, ale może być to, że to jest do kompletu. Przynajmniej kolorystycznie pasuje. Ej, kokpit. Otwieraj następne w koteczku. Z życiem. Mam nadzieję, że teraz trafisz właśnie. Wylosuj, traf. Ultra rzadkiego. Trzymajcie kciukory i uwaga. Uwaga. I coś będzie chyba. Coś będzie? Nie. I teraz? Jest! Mamy kolejną część. Mamy teraz. Tylko tu na tych nie jest napisane. Nie wiem co tutaj. No, mam nadzieję, że to nie są dwie takie same części. Mamy już dwie do ultra rzadkiego. Jeszcze nam brakuje ile części takich torebeczek? Jeszcze? Dwie. Dobra, jedziemy dalej. Czerwony. Czerwony. I on ma numer 2070 i 70 jest Super Sonic. Mamy Super Sonica. Super Sonic ze Speed Squadu. Tak jest, to jest Super Sonic. Zobaczcie, tak się prezentuje nam Super Soniczek. Ma trochę skrzydełka tutaj na kasku jak Flash. Piórka, nie skrzydełka. Ale wygląda jak miał cygaro tutaj. Ty chłopcze nie pal. Co tam trafiłeś? Co nie wierzysz? Poka, poka, poka. Co? Ale czadzior! Jakby z podwodnego statku takiego. Wiesz o co chodzi? Aha, co chodzą i szperają. Super, co? Ale czadzior. W ogóle w paczce się wydarzyło coś dziwnego. Co się wydarzyło? A było to podtrzymane, żeby się nie zniszczyło. Zaraz pokażę widzom. W paczce, bo Olusiowi... Ale czad! Olusiowi chodziło o to... O nie, Boże, teraz. Że w paczce była taka karteczka, która blokowała te szczypce, które chodzą i pracują. Ale subciąc do podwodnego. Na razie łączymy. Nadal nie mamy. Coraz więcej części nam będzie brakować, bo już mamy dwie odłożone. Czyli na razie ten się prezentuje. A nie, poczekaj, to coś może zmontujemy. To zróbmy jednego całego. Później. Czyli mamy cztery pełne, a mamy otworzonych ile paczek? Pięć. Nie za
fajnie. Nie za fajnie. Uuu, bracie, czy chyba nam się nie uda, bo kolejna paka otwarta, a tu żadnej. Dawajcie, otworzymy. Nie, nie dawajcie, po kolei. Albo nie. Zostawcie teraz łapeczki. Ile muszą teraz zostać łapek, żebyśmy otworzyli? No. To jest sobie tak. No, uwaga. Na ile łapek mają zostawić teraz, Olusz? 500 tysięcy. Nie, no tak realnie, no wiesz. 500 łapek. 500, no w tej chwili 500 łapek, 500 łapek mogę, że ogólnie. Ale w tej chwili chociaż 15 łapek i otwieramy ten, naraz szukamy ultra rzadkiego i otwieramy ultra rzadkiego. Uwaga. Czekamy. Ty, Jacek. Malina. Ty, nie, nie, łapka w dół, łapka w górę, halo. Uwaga, 3, 2, 1, niech będzie i otwieramy i uwaga, wysypujemy i czy będziemy mieli pełno, czy nie. I uwaga, jest, mam też. Mamy 4. Już się wystraszyłem. Jedziemy, otwieram. Kolejny kolor też. Co? To? Kolejna paczka, coś tu się zadziało, coś mamy po wtóreczkę czegoś. Nie wiem, czy środka, zaraz zobaczę. Cztery paczki są. Cztery, ja tutaj ten, wziąłem nie tą. Ale czyli mamy komplet, jest ja cztery. Jest super, mamy ultra rzadkiego, zaraz napuszczam ciepłą wodę i sprawdzamy kolorki, czy zmienia. Okej, najpierw zmontujmy te tutaj, to już będziemy mieli do kompletu i na koniec zmontujemy tego, okej? Okay? Ale czad. Zobaczcie ten przód. Ale super! Ale kaktusowaty, odlotowaty, jacie. I tu ma tak. O, myślałem, że ma dziurki w środku, by można było coś w niego włożyć. I narysowane czerwone kaktusy. My mamy piniatę. To jest piniata, moim zdaniem. Piniata ma nazywać się Wonder Shock i jest numer 47. To jest, moi mili, Fast Rescue i on ma numer 52, to jest do mojego, mój jest prawie skompletowany, już wam pokazuję całego. Oluś, zmontowałeś? To Oluś, zaprezentuj widzom swojego. Ty, Nygusku, zamiast podjechać, zaprezentować i tak się robi, taram, 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 jak na wybiegu. Wiesz, Oluś? To, o jacie, ale my tu mieszamy dzisiaj. Mamy auto kolejne i też się chyba prezentuje, to jest całe. I tu mamy całe, i tu mamy całe, i tutaj mamy, powiedzmy, nie całe. O, ten ma takie szczypce, w ogóle jakiś drugi jakby z podwodnym światem związany. Zobaczcie, ma takie szczypce jak krab trochę. Ten jest jak ten statek taki podwodny, wydobywający jakieś minerały na przykład, albo łapiący, znaczy łapiące ryby to raczej nie, ale jakieś minerały. A ten to mi w ogóle nie pasuje. To jest od którego? Ja nie mam tyłu. Jak nie masz tyłu? Był ultra rzadki. Tu jest, no. Halo, halo, centralo, ty. Ty ultra rzadki. Poka. A to jest od... Czekaj. Gdzie jest tył? Przody. Do którego to może pasować? Jak myślicie? Czy do tego? Nie. To by tył. To do tego nie. Do tego... Zakrywaj buzię, gdzie masz. Do tego nie. Do tego nie. I do tego też nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jeżeli uważacie, że wiecie, do którego by ten tył pasował. Do tego, czy do tego. Bo tu czerwony mam jakiś czerwony. Wiem, to będzie tu. To będzie tu. O! To ci do siebie pasują. To jest czad. Tu jest, to pasuje. Zobaczcie, jak idealnie pasuje do tego Speed Spikes. Tył. Czy on pasował tu? Tylko teraz pytanie, jaki jest przód do niego. Zmontowałeś? Tu wydaje mi się, że to też jest całość. To też jest całość, moim zdaniem. A tobie jak? Bo wygląda, tu ma taki ultra doładowanie i tu ma też turbo doładowanie z tyłu. Wiesz, kochanie? Dobrze, jadę. Mamy tak i ostatni już teraz decydujący. Daj. Montujemy. Jak on się nazywa, pamiętasz? Tagmaleon. Patrzcie, odczepiła mu się głowa. Nie odczepiła mu się, jestem żabą trochę. Znaczy kameleonem, a nie żabą. Zobaczcie, jakie fajne koła, tak się pokaż. No to ja już pokazuję, koła takie ma. Zaraz zobaczymy, czy cały pojazd się zmienia, czy tylko on się zmienia. Ja na razie, zobaczcie, tak wygląda. Do momentu, zanim złożymy auto, włożę go do zamrażarki. Ale ładnie pachnie.
Nie wiem, ja tam nie czuję nic fajnego. Ale skoro ty czujesz, to tak musi być. Dobra, Olusiu. Montujesz. Ciekawe, czy pojazd też zmieni kolor, ale wydaje mi się, że nie. A tobie jak się wydaje? No niektóre części tak. Niektóre części myślisz? Ja myślę, że tylko postać zmieni kolor. Nie, to zmieni na pewno. Patrz, takie te gumowe. Ale te gumowe? No może, zobaczymy. Zobaczymy. A... To musi zmienić. To. Dobra, 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 składaj. Proszę, ja zaraz wyciągam. Idę napuszczać wody ciepłej, gorącej. Trzymajcie kciuki, żeby zmieniał się cały. Dobra, zobaczcie, prezentuje się tak. Poczekaj. Tak się prezentuje bez wody. I Olusiu, czyń honory. Uwaga, ja przesuwam, czyń honory. 3, 4. Robi się żółty. Patrz. Takie przezroczyste. Jakby. Jasne. Takie jaśniutki się robi. Wszystko się zmieniło. Wszystko, a autko też. Nie. Znaczy, bo myślałem, że autko nie, ale autko też, ale czat. Zobaczcie, ja cię, ale gacie, już zaraz się oczepli. Czy nie tak łatwo, bo ta głowa jeszcze nie jest tak mocna. A nie, koła też. Koła też się zmieniły. Super, ale czadziur. Zobaczcie, jak to wygląda. O, czekaj, ochlepujemy. Jak się czujesz, Olusiu? Bo tak z tym twoim katarkiem widzę, że jest gorzej jakby. Dobrze. Dobrze, wszystko w porządku? Aha. No to dobrze, bo jak tak wsiągasz te gilasy, to się czujesz się coraz gorzej. Zobaczcie, tak wygląda. Przesuń tutaj. Tak wygląda po kąpieli w ciepłej wodzie. Teraz naszykujemy tutaj te, żebyście... Albo nie. Nie, nie, te nie, na razie nie. Zanim zaczniemy tutaj, te wszystkie pokażemy, to teraz waszym zdaniem wy się zastanówcie, Oluś się zastanowi, który jest najfajniejszy z ultrażadki. Nie muszę się zastanawiać. Nie musisz, to bo zmienia kolor? Nie, po prostu. Nie, ale tak. Wygląda czadersko. Naprawdę. Ciekawe. Taki japoński styl. Trochę taki tak, smok. Jak taki smok japoński, co tam na tych festynach, ale czadzior. Ja go wkładam na chwilę. Też jest taki. Ja go wkładam, aha, a teraz wy napiszcie w komentarzu, który waszym zdaniem. Okej, ja go wkładam do zamrażarnika. Ty, Olusiu, pokazuj ostatnie, bo kończymy już na dziś. Jeszcze wam go pokażemy, jak go się zmrozi chwilę w zamrażarniku, żebyście wiedzieli. Zapamiętajcie, wygląda tak. Idę do zamrażarnika. Już troszeczkę jest ciemniejszy, zobaczcie, robi się, nie jest taki przezroczy, znaczy jasny, żółtawy, tylko robi się ciemniejszy, zielonkawy, a te elementy były bardziej żółte niż zielone, nie? No bo zamoczmy może trochę tego i zrobimy... Do pół, ale to nie trzymaj dwoma rączkami, poczekaj, tu. Pół tak, o, tak idealnie. No. Oj. Nic się nie stało. Dobra, dawaj, bo kończymy. O! Zobaczcie, widać tutaj, tu jest taki jaśniutki, no nie widać, a tu taki bardziej zielony, o, cały auto jest tak jak jego głowa zielona, a jak włożymy do ciepłej jest taki żółtawy. O, tuż też tył wygląda, naprawdę super, ja nie powiedziałem, który mój typ, ja na równi te trzy stawiam, najbardziej mi się podobało, chociaż cały czas bardzo mi się podoba ten, ale ten jest fajny, bo fajny pomysł z tą ciepłą wodą, można się fajnie pobawić. Dobra, to tyle, bo zjedzę nas motyle. Trzymajcie się, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapkach i do następnego. Pa! Pa!